Szanowni Państwo, otwieram 57. sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Witam gości, witam pracowników urzędu, witam sołtysów, witam radnych. Aby sesja była prawomocna, proszę wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności. Sprawdzamy kworum. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych, nieobecny jeden. Dziękuję. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został Państwu przesłany w programie SSIA. Mieliście Państwo możliwość zapoznania się z tym porządkiem obrad. Czy ktoś z Państwa ma wnioski dotyczące zmiany tego porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 1. Dziękuję. Przedstawię teraz Państwu porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: zatwierdzenie protokołu nr 56 łamane przez 2022. Punkt czwarty: informacja z międzysesyjnej działalności burmistrza miasta. Punkt piąty: podjęcie uchwał w sprawie 5.1 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kuźnia Raciborska. 5.2 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 5.3 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55 łamane przez 427 łamane przez 2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 roku, pozycja 7576. Punkt 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 w formie pieniężnej. Punkt 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanych w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Punkt 5.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Kuźnia Raciborska. Punkt 5.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 łamane przez 131 łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Punkt 5.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26 łamane przez 213 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Punkt 5.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Punkt 5.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Punkt 5.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. 5.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska. Punkt 5.13.
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji. 5.14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. 5.15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kuźnia Raciborska. Punkt 6. Wnioski. Punkt 7. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących. Punkt 8. Zakończenie obrad. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do porządku obrad, chciałbym bardzo serdecznie przywitać Panią Roxanę Pytlik, nową Panią Sekretarz w naszym urzędzie. Gratuluję. Na środek. Gratuluję. Proszę o pracy. Wspaniałej współpracy. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że nasza współpraca się będzie układać dobrze. Już taki mały zarążek mieliśmy tej współpracy na posiedzeniach komisji. Szanowni Państwo, a przede wszystkim muszę podziękować, nie ma tu już Pana Klimaka, ale komisji rekrutacyjnej, która stwierdziła, że spośród tych wszystkich kandydatów okazałam się tym najlepszym, bo gdyby nie ta komisja i ta weryfikacja, no to myślę, żeby mnie tu dzisiaj nie było. Także dziękuję i życzę sobie i Państwu dobrej współpracy na rzecz samorządu, bo myślę, że niezależnie od tego, czy pracujemy w Kuźni, czy w Raciborzu, po prostu dobro samorządu się ma zawsze z tyłu głowy, obojętnie, czy to jest właśnie Racibórz, czy Kuźnia, więc myślę, że jestem taką osobą, której to dobro samorządu zawsze właśnie leży na sercu i zawsze jest w głowie. Także życzę nam wszystkim dobrej współpracy. Dziękuję bardzo. Jedna uwaga tutaj, bo to nie tak, że komisji i pani po prostu wygrała ten konkurs. Mimo, że wszyscy kandydaci byli na wysokim poziomie, ale pani go wygrała. I stąd jest pani z nami. Także bez fałszywej zgodności. Dziękuję panu. Jeszcze raz chciałem pogratulować. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Mamy również solenizanta na sali, który obchodził swoją okrągłą rocznicę urodzin. Zapraszam pana Macieja Krywienioka. Panie Maćku. Maciek już ma 30 lat, także gratuluję. Szanowni Państwo, bardzo naprawdę dziękuję. No, w ostatnim czasie rzeczywiście, no nie wiem, czy w związku z tym, że właśnie ukończyłem te 40 lat, spotkało mnie naprawdę dużo takich wspaniałych rzeczy, no i no nie spodziewałem się, także bardzo dziękuję. No i co, no muszę tak nieskromnie powiedzieć, że rzeczywiście te 40 lat, które mi upłynęły, no to upłynęły no bardzo wspaniale i kolorowo, także miejmy nadzieję, że kolejne będą równie dobre. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Zatwierdzenie protokołu numer 56/2022. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie zatwierdzenie protokołu numer 56/2022. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania za 12, przeciw 0, wstrzymuje się 2, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 4. Informacja z międzysesyjnej działalności burmistrza miasta. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Dziękuję. Proszę państwa, tak ostatnimi czasy coś tutaj mówię na tej sesji i to potem jest brane prosto do artykułów, do gazet, więc tym razem będę musiał uważać,
z tym, co mówię. No ale nie tak do końca, bo dobra. Proszę Państwa, ostatnia sesja była 15 grudnia, 16 grudnia. Mieliśmy negocjacje z GPWiK dotyczące in-house'u, czyli śmieci. 19 grudnia mieliśmy spotkanie z panią Bożoną Orzeł, to jest pani od planowania przestrzennego. Później spotkanie wigilijne w MOWie. 20 grudnia spotkanie wigilijne w UTW w Kuźnia Raciborska. 21 spotkanie z wykonawcą kanalizacji w Budziskach. 22 grudnia jasełka w szkole. Tutaj pani burmistrz była na tych jasełkach. Udział w pogrzebie również świętej pamięci Tadeusza Korala. To był jeden z państwa, więc myślę sobie, że odszedł. Może moglibyśmy go minutą ciszy. Komisja skargi wniosków tego samego dnia. 23 grudnia spotkanie z nadleśniczym i księdzem Rośkiem. Proszę Państwa, jest taka fiszka projektowa dla stawów, ujęć wody opadowej. Więc można pozyskać do 500 000 zł na pokrycie budowy lub remontu takich miejsc, które powinny łapać wodę deszczową. To ze względu na te zmiany klimatyczne, więc wskazaliśmy 5 takich miejsc w Kuźni Raciborskiej. I zaczynając od zachodu, jest to Turze, ulica Stawowa, jest taki jeden suchy, zdegradowany staw, który wymagałby rewitalizacji. Ten jest na naszej działce i to my możemy tutaj bezpośrednio być zaangażowani. W Kuźni jest również problem z kanalizacją na osiedlu, która jest ogólnospławna, więc jest to sanitarna, no i deszczowa. Tutaj jest próba wybudowania stawu, który zgromadziłby wodę deszczową z dachów, z bloków. I tutaj też jest wskazana działka na osiedlu. Kolejna sprawa to jest, kolejny staw to jest Sołtysek, który jest w dzierżawie od Lasów Państwowych dla koła PZW. Tu również był pan Klichta na tym spotkaniu, więc ten staw wymaga też ręki takiej gospodarza, czyli myślę, moim zdaniem, wymiany tego mnicha, który tam jest zniszczony. No i opaski pewnie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trzeci staw. Oprócz tych trzech stawów w Rudach są dwa stawy, które wskazałem tutaj na spotkaniu do uwagi. To jest jeden przy oczywiście pałacu, a drugi za nadleśnictwem, czyli te obydwa stawy, jakby ten program ruszył, można byłoby zrobić. I tutaj wszyscy partnerzy do tej dyskusji, którąśmy sprowokowali, i pan nadleśniczy, i ksiądz Rosiek, i pan Klichta z PZW są zgodni, że powinniśmy się tym tematem zająć, więc to tak zapowiadam. Być może nic z tego nie będzie, ale to jest efekt naszej rozmowy, która odbyła się 23 grudnia. 28 grudnia udział w przekazaniu radiowozu na komendzie w Raciborzu. Tu dzięki Państwa tutaj woli współfinansowaliśmy z gminą Nędzą kolejny radiowóz. Ten radiowóz jest tym razem nieoznakowany. Ja potem po sesji podam Państwu numer rejestracyjny. Także zdjęcia. Tak, ale no taki w kolory maskującym do lasu. Teraz 28 grudnia to jest udział w przekazie. Aha, dobra. 30 podpisaliśmy już tą umowę in-house z naszym GPWiK. Proszę Państwa, śmieci pozostają na chwilę obecną na poziomie takim, jaki był w 2020 roku,
nie ma tu ruchów cenowych też. W 22, tak powiedziałem, bo nie. Dzisiaj mam 23. No to nie, tak jak w 20, to tak dobrze nie jest. Korekta w 22, czyli to, co płaciliśmy, to będziemy płacili dalej, to samo. Promocja do wyczerpania zapasów. Nie, ale myślimy sobie, że to cały rok nam się taki uda. A jak nie, to będziemy się zbierali i dyskutowali, co z tym zrobić. Na chwilę obecną wygląda to dobrze i jako, że mieliśmy trochę buforu, który powstał za zeszły rok i możemy wydatkować i trzymać jako zabezpieczenie, powiedzmy, tego roku. I tutaj podziękowanie dla oczywiście GPWiK i pana prezesa za to, że tak fajnie to organizuje, że nie musimy tutaj zrobić podwyżek, tak jak inne gminy, powiaty, województwa, kraje. Przepraszam. 4 stycznia, proszę państwa, spotkanie z wójtem Pilchowic na kolejce w Rudach. Jest program, do którego się przymierzamy i w tym programie można otrzymać bardzo duże dofinansowanie do zabytków. My w Kuźni Raciborskiej ciągle mamy tą linię kolejową, która też wymaga zachodu, remontu i co roku tam musimy ileś set podkładów wymienić, więc zdecydowaliśmy się na to, żeby we współpracy z Pilchowicami spróbować podjąć temat właśnie torowiska tym razem i uzyskać tu dofinansowanie. To jest kilka ładnych milionów złotych. Co z tego będzie, zobaczymy. 8 stycznia udział w koncercie noworocznym w Moksirze. Jak zwykle ładny repertuar. Pani dyrektor zaprosiła grupę aż 40 muzyków, więc no bardzo ładna i taka impreza. 10 stycznia były nagrania dla Vanessy, spotkanie organizacyjne z T2T. Proszę państwa, w naszym urzędzie, myśmy tego chyba nie mówili jeszcze, ale to jest na końcówce program Cyfrowa Gmina. To pozyskaliśmy na to 300 tysięcy złotych i wymienione są komputery, kable oprogramowania i tak dalej, czyli za jednym zamachem jest łącznie z serwerem nowym dla urzędu tak robione rewolucja. No myśmy mieli też kilka komputerów jeszcze ze starym Windowsem bez wsparcia już, więc no to tutaj za pieniążki z tej cyfrowej gminy było to zrealizowane. Co chwilę jeszcze teraz trwają prace przy przegraniu chyba materiału z jednego serwera na drugi, przy tam od poszukania IP adresów, bo jak się włączy drukowanie w jednym biurze, to w kuchni wychodzi albo gdzieś u kogoś innego, więc ten druk i potem szukamy po całym urzędzie, ale tak, spółka T2T nam pomoże, jeśli coś znajdziemy. Również spotkanie z inwestorem, który zakupił u nas działki dwie na ulicy Tartacznej. Tutaj informacja, że ten proces inwestycyjny ruszy w tym roku i będą tam powstawały hale już. Też bardzo współpracujemy, ponieważ przy tym projektowaniu i pozwoleniu na budowę są różne takie techniczne problemy typu gdzieś jakaś woda do gaszenia czy coś jeszcze innego. Więc myślę sobie, że i my jesteśmy zadowoleni z tego, że ta firma u nas będzie budowała i firma jest zadowolona z tego, że ma wsparcie ze strony gminy. Kolejna sprawa. 11 stycznia było śniadanie noworoczne. To jest tak już nowa świecka tradycja się narodziła w tym u pana starosty, więc już tu któryś rok z rzędu mamy. 12 stycznia spotkanie w Rudach. Tam jest rodzina, która wymaga wsparcia, więc dom jest w opłakanym stanie, źródła ciepła się rozsypały, kupa dzieci, kupa nieszczęścia, ale gdzieś takie przyglądaliśmy się, jak tej rodzinie pomóc i tutaj z dyrektorem ZGKM-u i tak dalej byliśmy właśnie w tej sprawie. 13 stycznia był klaster energii. Tu było spotkanie w Raciborzu, ponieważ jak państwo pamiętają, mamy zarezerwowane środki
na budowę farmy fotowoltaicznej. Ale warunkiem poprawnie i dobrze złożonego wniosku jest również uczestnictwo w tego typu związkowi, czyli klastrowemu. Jesteśmy z Raciborzem w klastrze energii i szukamy też jeszcze kilku chętnych innych, którzy by chcieli skorzystać na końcu z tego. W 2024 roku w połowie będzie można liczyć na zmianę w ustawie i wtedy te klastry zadziałają również finansowo. 17 stycznia spotkanie z kolejną firmą, która namawia nas do wspólnych zakupów energii. Komisja skarg i wniosków, komisja rewizyjna. 18 stycznia spotkanie dotyczące SIM-ów. Chodzi o umowę, która została podesłana gminom. Ta umowa, na podstawie tej umowy gminy przekazują kolejne środki finansowe z tytułu wsparcia rządowego i tu jest, już jest, wnioski są kredytowe składane do 10 lutego, taką muszę umowę podpisać i wysłać. Jest na chwilę obecną konsultowana z naszymi radcami prawnymi, no i też są nanoszone w razie czego poprawki i taki dokument będzie wysyłany. On nas do niczego na chwilę obecną nie zobowiązuje, żadnych nie mamy z tego tytułu powiedzmy zobowiązań, a najważniejsze żadnych finansowych zaspokojenia, nic takiego. 11 stycznia, przepraszam, 20 stycznia spotkanie z kolejnym inwestorem w Kuźni Raciborskiej. Z rozmów, które tam są prowadzone, wygląda na to, że już w tym roku również ruszy kolejna inwestycja w Kuźni Raciborskiej. To są budowa nowych sklepów przy Biedronce w tamtym miejscu. Tutaj będzie duży obiekt kubaturowy. No i zapowiadam, że to będzie. Kolejna sprawa to jest 23 spotkanie online. To już nie jest ważne. Komisja Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej. 24 spotkanie w Bielsko-Białej. To już było oko w oko z SIM-ami i wszystkie gminy wyrażały swoje uwagi co do umowy i co do tego, co tam należy w niej jeszcze zamieścić, a czego nie. Przypominam również, że 10 lutego jest to deadline, ponieważ inaczej nie złoży SIM wniosku o te środki do kredytu, do budowy już tych bloków. Komisja Rolnictwa, 25 stycznia, spotkanie dotyczące przeprowadzki MOPS-u. Otóż, proszę Państwa, na dzisiejszej sesji są również zmiany budżetowe, które przewidują te środki, które pójdą na przygotowanie budynku na ulicy Jagodowej. To już same malowanie, tam wchodzi w grę jakieś parę ścianek dziełowych i tak dalej, i tak dalej. Chcielibyśmy to zamknąć jak najszybciej, żeby przeprowadzić urzędników ze starego budynku już do nowego i wtedy już te całe transfery urzędnicze się na tym zakończą. Oprócz jeszcze jednego, który nas czeka już w przyszłym miesiącu, to wraca Urząd Stanu Cywilnego do Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska i tam też będzie można już zupełnie w nowych okolicznościach przyrody wziąć ślub. Tu się będziemy chwalić niedługo, jak to wyszło i też, proszę Państwa, myślę, że już ostatni raz siedzimy tutaj, to znaczy przechodzimy z powrotem do tego samego miejsca, w którym byliśmy, ale co nie znaczy, że nie chciałbym, żeby rozpoczęła się dyskusja na ten temat, w którym miejscu docelowo będziemy prowadzili sesję, ponieważ na chwilę obecną kończymy już drugą salę, która jest również przygotowana pod sesję. Tamta wcześniej w ZGKM jest w pełni wyposażona w okablowanie i jest przygotowana, a ta, którą teraz robimy, to jest sala wyjątkowo strojna, bo to jest sala ślubna również, jak pamiętacie Państwo, myśmy dzielili tą funkcję w tym urzędzie z Urzędem Stanu Cywilnego, więc jeżeli Państwo zdecydują, że chcecie być w tej sali
nowej, tej takiej strojnej, to tam wracamy. Jeżeli nie, to jest jeszcze jedna sala w ZGKM-ie przygotowana, co prawda pusta, ale trzeba by ją było skończyć już zupełnie za grosze, bo to tylko kilka stołów tam trzeba kupić i można rozpoczynać pracę w tamtym miejscu już docelowo. Ja liczę na dyskusję między radnymi, jak to zrobimy, jak będziemy, zaproszę was wszystkich na otwarcie tej nowej sali ślubów, wtedy się przyjrzycie, jak to będziemy gospodarzyć. Dobra, ostatnia sprawa to jest spotkanie znowu z firmą, która chciałaby z nami budować farmę fotowoltaiczną, nawet nie z jedną, a z kilkoma. I oprócz tego jest jeszcze przyszłe informacje, to też proszę nie traktować jako zobowiązanie wiążące, ale przyszłe informacje, że te środki norweskie, które no, kiedyś aplikowaliśmy przez to sito, żeśmy przeszli dwoma ocenami formalnymi i rzeczowymi, te środki potem były zatrzymane i teraz są przesuwane do po ISiU programu. I wygląda na to, że mamy też szansę, jeżeli złożymy po raz kolejny, uzyskać te środki. I więc jak tylko oczywiście Unia Europejska chyba, tak mi się wydaje, nareszcie zrezygnuje z tych szykan w kierunku naszej ojczyzny. I to tak widzę, że można by było wtedy, co prawda w dużo mniejszej skali, ale aplikować o budynek szkoły w Budziskach, bo ten wymaga największej opieki teraz, zwłaszcza, że tam jest ciągle piec, który będzie za chwilę bezklasowy i nie będzie można nim ogrzewać. Tam są też dzieci z Budzisk. Proszę państwa, ostatnia informacja to jest taka, że dzięki złożonym kiedyś wnioskom do Funduszu Dopłat i takim moim trochę nieładnym postępowaniu, czyli zaprojektowaniu dwóch mieszkań w Rudach, otrzymaliśmy dofinansowanie i dostaliśmy tego razem jest 311 566 zł na przygotowanie dwóch mieszkań na strychu w tym w ośrodku zdrowia w Rudach. 249 253,20. Środki własne to 62 313 złotych i 30 groszy. Więc jesteśmy przed samym przetargiem, te mieszkania tam powstaną i można było więcej mieć tych mieszkań, ale wtedy pamiętacie państwo, trochę przepychaliśmy się o projekty, no i można było na przykład mieć teraz i na poczcie zrobione kolejne mieszkania, no ale nie wyszło. To jest wszystko, co chciałem państwu przekazać z informacji. Ja myślę, że jeszcze, panie prezesie, halo, chodzi o prezesa GPWiKa, jest tam czy nie? Panie prezesie, można pana na chwilę prosić? Może pan powie parę słów na temat na przykład tego, że zabrał się pan już za ujęcie wody w Kuźni, tak? Tak, proszę państwa, zostało ogłoszone przez spółkę przetarg. W przetargu uczestniczyły dwie firmy. Przetarg został rozstrzygnięty. Cena, jaką żeśmy uzyskali, powiedzmy, że troszkę się nie mieści u nas w budżecie, ale myślę, że inwestycja ruszy. Inwestycja musi się zakończyć do końca roku 2023. Na dniach będzie przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac. Firma jest doświadczona, więc myślę, że nie powinno być żadnych problemów z realizacją. To są dwa odcinki po 5,5 km. Oprócz czego SUV tam na miejscu przy ujęciach, więc myślę, że wszystko powinno pójść zgodnie z naszymi oczekiwaniami. No to przede wszystkim to jest zapewnienie tej części gminy Kuźnia Raciborska w zapewnienie wody w ilościach przekraczających możliwości spożycia, więc myślę, że to jest takie dość epokowe wydarzenie, bo te studnie, które aktualnie eksploatujemy, to są studnie dość wyeksploatowane, bym powiedział. Natomiast tam mamy bardzo dużą ilość wody, więc myślę, że tutaj problemy, które czasem się pojawiały, jeżeli chodzi o wydajność tych studni, które eksploatujemy, zakończą się bezpowrotnie.
Więc myślę, że to na ten moment tyle. Będę Państwa naturalnie informował o każdych postępach prac. Ewentualnych zagrożeniach na dzień dzisiejszy ich nie przewidujemy, więc myślę, że tutaj sytuacja będzie zakończona. Natomiast myślimy dalej, bo problem, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, może się pojawiać w ościennych gminach, więc myślimy też nad rozbudową sieci, żeby próbować zaopatrzyć inne gminy w wodę, bo skoro tej wody będziemy już mieli w nadmiarze, to moglibyśmy poszerzyć nasze grono klientów o klientów z ościennych gmin. Na razie są rozmowy takie bardzo wstępne. Zobaczymy, jeżeli to się uda, to będzie kolejna możliwość przychodu dla spółki. Dziękuję. Skromny, bo to jest inwestycja, którą pana przedsiębiorstwo jest oczywiście wyzerowane w kredytach. Nie mamy zobowiązań na GPWiK, wszystkie długi zostały pooddawane. A inwestycja jest do uniesienia na prawie 10 milionów złotych. To jest inwestycja, która zabezpieczy tutaj bezpieczeństwo, będzie dla kilku następnych pokoleń tutaj mieszkańców. Więc gratuluję panu i dziękuję za duże zaangażowanie w tej sprawie. No, dziękuję panie burmistrzu. No, może ostrożny, natomiast zdaję sobie sprawę z pewnych sytuacji rynkowych, więc będzie można, że tak powiem w cudzysłowie, od sukces, że tak powiem, ogłosić, jeżeli to się wszystko zakończy, jeżeli popłynie ta woda i sytuacja będzie opanowana. Więc na razie ostrożnie, natomiast wszystko idzie w dobrym kierunku. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze jest kilka informacji. Przepraszam, że ja to przedłużam, ale wiem, że nas też słuchają, więc tu jest kilka informacji dotyczących postępu prac przy centralnym ogrzewaniu. Proszę Państwa, tam jest w trakcie realizacji, mamy siódemkę, ona jest, będzie za chwilę kończona, Kasztanowa, przepraszam, 7A i B. Przepraszam, Kościuszki, Jezus, Kasztanowa, czemu Kasztanowa? Kasztanowa jest następna, przepraszam. Więc tutaj informacja dla mieszkańców jest też taka, że na Kościuszki 7A i B jest to zakończenie jest w lutym teraz, a Kasztanowa 4A i C się rozpoczyna. I rozpoczęcie pracy jest 30 stycznia, więc idziemy i jeszcze w Muniuszki to jest pierwsza połowa lutego rozpoczęcie prac, to jest Muniuszki 8A, B i C. To są informacje za pośrednictwem internetu do mieszkańców. Z takiej ostatnich bloków to jeszcze szóstka, ona jest najtrudniejsza, ponieważ tam jest dużo etażowych ogrzewań, będzie zaraz po zakończeniu tej inwestycji prowadzona, czyli szóstka i Rudzka, i w roku 2023 zamkniemy tę inwestycję ogrzejnikowania wszystkich budynków oprócz Arki Bożka. Do Arki Bożka jeszcze nie dotarliśmy, a Arki Bożka jest planowany ciągle we współpracy z SIM-ami, powstaniem SIM-ów. Czyli mieszkania wszystkie w Kuźni Raciborskiej oprócz Arki Bożka, tak powtarzam, będą miały centralną wodę użytkową, czyli ciepłą wodę w kranie plus centralne ogrzewanie. No to tylko tyle i aż tyle. Dziękuję. Panie burmistrzu, cieszymy się, że udało się właśnie te stawki za odbiór śmieci utrzymać z zeszłego roku. Na pewno jest to bardzo dobra informacja dla mieszkańców. I z tego miejsca chciałbym podziękować naszemu przedsiębiorstwu GPWiK, które właśnie zajmuje się gospodarką śmieciową w naszej gminie, panu prezesowi, ale chciałbym podziękować również wszystkim pracownikom, którzy gospodarką śmieciową w naszej gminie się zajmują. Dziękuję wszystkim, że udało się te stawki utrzymać. Z tego, co pan burmistrz powiedział, to mamy jedne z najtańszych stawek w powiecie raciborskim. No i to cieszy. To cieszy i jest dobrze. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania do pana burmistrza? Właśnie tego mieszkania, tych mieszkań w Rudach. Czy to będą normalne mieszkania na wynajem dla mieszkańców, czy one pójdą po prostu na sprzedaż? Nie, myślę, że dla mieszkańców do wynajęcia, tak. To dlaczego tylko dwa mieszkania i nie więcej? No bo tylko dwa się tam zmieszczą. Tylko dwa, tak? Metrażowo, tak? Tak, metrażowo. To jest, taki jest projekt. Tam już są dwa na pierwszym piętrze, a teraz to jest drugie piętro. I na tym poddaszu to już jest strych, tak. I ono jest adoptowane na mieszkanie. I to tyle będzie kosztowało?
No tam jest jeszcze do naprawy ten dach, który pamiętacie państwo, jest niedobry. To jest jedna wielka powierzchnia, którą trzeba zaadoptować. I tam nie ma nic, tam to trzeba to wszystko zrobić z podłogami i ze ścianami razem. To jest tryb. No dzisiaj zrobić, to tak jakby człowiek miał budynek w stanie surowym, co prawda są piony tam pociągnięte, ale to tyle. Ale nic więcej nie ma. Nic więcej nie ma. Nie byłam, dlatego pytam. Nie? Ale to zapraszamy do obejrzenia też. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania do pana burmistrza? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w sprawie 5.1 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kuźnia Raciborska, 5.2 zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Już tradycyjnie pani skarbnik najpierw omówi zmiany w budżecie, a później wieloletnią prognozę finansową gminy Kuźnia Raciborska. Proszę bardzo, pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany z dnia 26 stycznia 2023 roku w budżecie gminy na 2023 rok. Paragraf pierwszy. Zwiększyć budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 806 960 zł 75 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po stronie dochodów wprowadzamy kwotę 600 tysięcy złotych na realizację zadania dystrybucji węgla dla mieszkańców przez gminę i środki te w tej samej wysokości zabezpieczone są po stronie wydatków. Zwiększamy kwotę 900 zł, to jest dotacja otrzymana z powiatu raciborskiego na realizację zadań zleconych. To jest na utrzymanie systemów alarmowych z zarządzania kryzysowego i środki w wysokości tych 900 zł przeznaczone są na ten cel po stronie wydatków. Kwota 157 tysięcy złotych 627 zł 75 groszy. Dotacja celowa na realizację zadania asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, program pilotażowy. Środki te w tej wysokości przeznaczone są po stronie wydatków na realizację tego zadania w naszych placówkach oświatowych. Kwota 47 940 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dodatek elektryczny. Środki te przeznaczone po stronie wydatków w tej kwocie na realizację zadania. I kwota 493 zł, kwota dotyczy środków z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Realizowane zadanie w opiece społecznej. Po stronie dochodów ta kwota 493 zł i po stronie wydatków przeznaczone środki na ten właśnie cel. Paragraf drugi. Zwiększyć przychody budżetowe na 2023 rok z tytułu wolnych środków o kwotę 940 838 złotych 23 grosze oraz zwiększyć budżet gminy na 2023 rok po stronie wydatków o kwotę 940 838 złotych 23 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. To są, proszę państwa, zadania, które nie były zrealizowane w grudniu 2022 roku i środki te, które zostały niewykorzystane, one nam wejdą w wolne środki. W związku z tym wprowadzamy te wolne środki na tej sesji, a zadania, które zostały niezrealizowane i będziemy je kontynuować w tym 2023 roku, to jest tak, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska, kwota 520 743 zł 73 grosze. 20 tysięcy złotych montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej. 21 094 zł 50 groszy wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przedszkola w Rudach. 200 tysięcy złotych bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej hydrantowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska. 160 tysięcy złotych to jest to, o czym wspominał pan burmistrz, adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku gminnego na pomieszczenia biurowe na ulicy Jagodowej. I 19 tysięcy złotych dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. Paragraf trzeci. Dokonać zmiany tabeli nr 3 do uchwały nr 56 przez 436 przez 2022
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W związku z wprowadzeniem wolnych środków i tych zadań po stronie wydatków, budżet gminy zamyka się nam takimi kwotami. Dochody budżetu 60 110 689 zł 44 grosze. Wydatki budżetu 71 176 064 zł 89 groszy. Deficyt budżetu 11 65 375 zł 45 groszy i deficyt ten będzie pokryty wolnymi środkami w wysokości 4 829 256 zł 80 groszy i kredytem w wysokości 6 524 373 zł 73 grosze. Paragraf 4 w uchwale nr 56 przez 436 przez 2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok dodaje się załącznik nr 6 dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. To są, proszę Państwa, otrzymane środki zewnętrzne na realizację zadania Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy i po stronie dochodów wprowadzamy kwotę 17 092 zł i ta sama kwota po stronie wydatków na realizację tego zadania. Paragraf 5. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 56 przez 436 przez 2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zmieniamy. Tutaj jest kwota tych 19 tysięcy, które teraz wprowadziliśmy jako dotacja do przekazania w tym roku, plus jeszcze zadanie, które miało być realizowane u nas i to było w naszym planie finansowym. Została dokonana zmiana i teraz należy to przyjąć w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego. 3 miliony złotych to jest na budowę PSZOK-a, na realizację inwestycji. Ta inwestycja jest, wartość inwestycji jest ponad 6 milionów. Ona jest w tym roku i w przyszłym roku. W tym roku na tą realizację jest te 3 miliony, w przyszłym roku pozostała kwota. Paragraf 6. Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr 56 przez 436 przez 2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. Plan dotacji, przepraszam, plan dotacji do przekazania w roku 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Tutaj, proszę Państwa, zmienia nam się, a właściwie dochodzi nam pozycja w pozycji 10 gospodarka komunalna i ochrona środowiska i to jest te 3 019 000 zł, które przeznaczone są jako dotacja do przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Paragraf 7. Dokonać zmiany paragrafu 3 ustęp 1. 4 uchwały 56 przez 436 przez 2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, które przyjmują nowe brzmienie. Określa się planowany deficyt w wysokości 11 065 375 zł 45 groszy. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 11 353 630 zł 53 grosze i rozchodów budżetu gminy w kwocie 288 255 zł 8, 8 groszy zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. Źródłem planowanych przychodów są wolne środki oraz kredyt. Planowane rozchody w wysokości 288 255 zł 8 groszy oraz planowany deficyt w wysokości 11 065 375 zł 45 groszy pokryte będą planowanymi przychodami w wysokości 11 353 630 zł 53 grosze.
paragraf 8. W wyniku dokonanych zmian budżet na 2023 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 60 110 689 zł 44 grosze, po stronie wydatków kwotą 71 176 064 zł 89 groszy. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kuźnia Raciborska. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w związku z tymi zmianami w uchwale budżetowej dokonano odpowiednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Pani skarbnik, czy ktoś z Państwa ma pytania dotyczące tych dwóch projektów uchwał? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu i Finansów? Pozytywna. Dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kuźnia Raciborska. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 1. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę o głosowanie. Pan Henryk jeszcze. Wynik głosowania za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55 łamane przez 427 łamane przez 2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 roku, pozycja 7576. Referuje pani skarbnik, proszę bardzo. Proszę Państwa, taką uchwałę niedawno podejmowaliśmy się, bo zmieniły się przepisy, ale teraz jeszcze zmieniły się dodatkowo stawki za 1 km i w związku z tym należy podjąć zmiany w uchwale i określić stawki, które są określone w ustawie. Dziękuję. Pytania do tego projektu uchwały? Od 17 chyba stycznia. No. Ale ogłoszone tak od 1 stycznia. No. Mamy jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Opinia komisji. Której? Pozytywna. Opinia Komisji Oświaty i Zdrowia. Pozytywna. Dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55 łamane przez 427 łamane przez 2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 roku, pozycja 7576. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w domu na lata 2019-2023 w formie pieniężnej. Referuje pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pan Krzysztof Kapusta. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. I Rada Ministrów 30 grudnia zmieniła program rządowy Posiłek w Szkole i w domu w formie kryterium podniesionego do 200%. Obecnie było on do 150% kryterium ustawy o pomocy społecznej. Teraz Rada Ministrów zmieniła na 200%. W związku z tym uchwała, która została podjęta w 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w domu na lata 2019-2023 trzeba zmienić w paragrafie pierwszym i podwyższyć tę kwotę do 200%. Czyli ta kwota zaostrzenie zwiększyła się. No, zwiększyła się, ale jak to dla tych konsumentów?
więcej osób może skorzystać. O to chodzi. Nie. Ustawa o pomocy społecznej. Kwota, kryterium dochodowe pomocy społecznej to jest 776 zł na osobę w rodzinie. Ten program uprawnia osoby do 1552 zł, czyli zwiększa możliwość korzystania większej liczby osób w formie pomocy na tak zwane wsparcie w postaci posiłku, zasiłku, obiadu. Dziękuję. Czy jeszcze pytania do pana dyrektora? Mamy jeszcze jakieś pytania? Opinia Komisji Budżetu? Pozytywna. Opinia Komisji Oświaty? Pozytywna. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 w formie pieniężnej. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanych w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Referuje pan Krzysztof Kapusta. Proszę. I to dotyczy tego samego programu, tej samej uchwały, tylko tutaj była wprowadzona uchwała w 2019 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu, czyli zmienia się też paragraf pierwszy tej uchwały i odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów. No i zwiększa się to również do 200%. Dziękuję. Pytania do tego projektu uchwały? Czy ktoś z państwa ma? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu? Pozytywna. Opinia Komisji Oświaty? Pozytywna. Dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanych w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w gminie Kuźnia Raciborska. Referuje również pan Krzysztof Kapusta. To jest kontynuacja programu Korpusu Wsparcia Seniora, który realizowany był w tamtym roku. I teraz na nowy rok został ogłoszony nowy program, do którego znowu trzeba wprowadzić program osłonowy, tak jak w tamtym roku. Ten program osłonowy jest załączony do uchwały, w którym teraz będziemy kontynuować tylko te opaski, które zakupiliśmy w tamtym roku w ramach projektu, czyli 19 opasek jest zakupionych, 19 opasek kontynuujemy w tym roku i pozyskujemy pieniądze w 80% z ministerstwa na opłacenie abonamentu na cały obecny rok, czyli od stycznia do grudnia 2023 roku i żeby to realizować, musi taki program osłonowy być wprowadzony przez Radę Miasta. Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu? Pozytywna. Opinia Komisji Oświaty? Pozytywna. Dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. W gminie Kuźnia Raciborska. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze.
Punkt 5.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/131/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Referuje pani burmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, zmiana wynika, konieczność zmiany tej uchwały wynika ze zmiany definicji w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W artykule 2 ustęp 1 punkt 1 zostały dodane osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Stąd zmiana w uchwale i w paragrafie 1 należało określić górną stawkę zarówno dla transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i został dodany punkt odnośnie transportu osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu? Pozytywna. Opinia Komisji Rolnictwa? Pozytywna. Dziękuję. W związku z tym podaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/131/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kuźnia Raciborska, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku, pozycja 89. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Referuje pani burmistrz, proszę. Szanowna Rado, powód zmiany tej uchwały jest identyczny jak w poprzednim projekcie uchwały, również zmiana definicji nieczystości ciekłych, stąd konieczność dostosowania naszego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska z ujęciem osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 listopada 2020 roku. Pozycja 83-29. Opinia Komisji Rolnictwa. Pozytywne. Dziękuję. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.9. Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Szanowni państwo, wszystkie plany pracy były omawiane na komisjach. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione, wszystkie propozycje. Proponuję, aby kolejno wszystkie plany przegłosować, chyba że ktoś z państwa ma pytania dotyczące tych planów pracy. Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecni 1.
Punkt 5.10. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.11. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.12. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska. Szanowni Państwo, podaję pod głosowanie zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.13. Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji. Szanowni Państwo, podaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.14. Przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Szanowni Państwo, podaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0, brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 5.15. Rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kuźnia Raciborska. Referuje pani Małgorzata Pabian. Pani sekretarz, tak? Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Strona wniosła skargę na pana burmistrza w związku z niewykonaniem w opinii strony czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych. Strona powołała się na przepisy prawa. Jeżeli chcecie państwo, mogę te przepisy cytować. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie będę. Po przeanalizowaniu skargi strony oraz poproszeniu o wyrażenie opinii w tym zakresie, jak i złożeniu wyjaśnień pracowników referatu GN-u, przedłożono wyjaśnienia na komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 22 grudnia. Komisja po wysłuchaniu urzędników uznała, iż skarga złożonym przedmiocie jest nieuzasadna, gdyż gmina Kuźnia Raciborska posiada system informacji przestrzennej, w ramach którego udostępnia na swojej stronie internetowej dane przestrzenne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zostały utworzone i są prowadzone na zlecenie gminy przez firmę Ginson. Zatem skarga w przedmiocie, który wniosła pani, w opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie została uwzględniona, tym samym została uznana za bezzasadną. Dziękuję pani sekretarz. Czy ktoś z państwa ma pytania dotyczące tego projektu uchwały?
Nie widzę. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja uznała skargę za bezsensowną. Dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kuźnia-Raciborska. Proszę o głosowanie. Jak było postawione pytanie, żeby tu ktoś się nie pomylił. No właśnie. No, no, bo tak widzę, że po twarzach widzę. Proszę jeszcze raz postawić pytanie. Czy głosujemy za uznanie skargi? Nie, zdaję pod głosowanie projekt. Bo nie każdy tak, patrzy po twarzy, żeby rozpocząć sytuację. Tak, tak. Proszę wyraźnie tak, powiedzieć. Za uznanie skargi. Za uważne skargi, tak jak pan przewodniczący komisji powiedział, za bezzasadną ta skarga. Czyli głosujemy. Jako, ja za uznanie skargi jako bezzasadne. Tak, bo... Wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Brak głosu 0, nieobecny 1. Dziękuję. Punkt 6. Wnioski. Proszę bardzo, czy mamy jakieś wnioski? Proszę bardzo, pan Adrian pierwszy. Panie burmistrzu, nowy rok, nowy kwartał. Chciałbym odnowić moje dwa wnioski dotyczące poboczy ulicy Cegielskiej. Oraz chodnika i drugiej strony ulicy Brzozowej, która ulega po prostu destrukcji. Tak jest, tam ulica Brzozowa wzdłuż chodnika właśnie przeszkolnego, to zaczyna się coraz bardziej zapadać tam w stronę tego nieużytku i potoku. Także prosiłbym zwrócić na to uwagę, ponieważ możemy mieć jeszcze większe straty niż już to, tak jak wygląda źle. Myśmy już docelowo, doraźnie, przepraszam, ja może od razu odpowiem. Doraźnie te, tam są działania prowadzone, bo jak państwo wiedzą, te opady śniegu i takie różne historie pogodowe, no mamy dopiero styczeń. Doraźnie gdzieś tam wysłaliśmy jakąś ciężarówkę z tłuczniem. Ludzie poprosili tam o pomoc za pośrednictwem pana, który o czym się zwrócił, to posłaliśmy to. Jak będzie trzeba, ja też pamiętam o dziurze, o tych dziurach i tragedii przy wyjeździe z inwestycji pod tytułem Pod Dębami. To jest też no, fatalna sytuacja cała tam. Ta droga. Cała ta droga tam jest do roboty. Dokumentujcie. Dokumentujemy i jesteśmy i też prowadzimy rozmowy, czyli te rzeczy będą też robione. Poprosiłbym się uzbroić się odrobinę cierpliwości. No te warunki pogodowe są takie, jak są. I ruszymy z tymi rzeczami i na to są środki, żeby ponaprawiać co trzeba. Kolejny wniosek pani radna Elżbieta Kozowska, proszę bardzo. Tak, w imieniu mieszkańców ulicy Ogrodowej, nie tylko Górniczej i Sienkiewicza. Ja bym prosiła, żeby się przyjrzeć znowu o możliwość zrobienia tam przejścia przez ulicę Kozielską. Bo kiedyś wiem, że było tam, nie można było zrobić przejścia, bo nie było chodnika. W tej chwili jest tam kawałek chodnika i bardzo bym prosiła, żeby zorientować się, czy jest taka możliwość, bo tam po prostu przechodzi się, na, jakby to powiedzieć, przebiega się, bo nie widać, nie ma możliwości zobaczenia aut, które jadą za wzniesienia, bo tam jest takie lekkie wzniesienie. No i starsi ludzie mają problem, żeby przejść tą ulicę. Jeżeli się da, to bardzo proszę. Dziękuję panią. O przejście dla pieszych na ulicy Kozielskiej. Dziękuję. Na wysokości ulicy właśnie Sienkiewicza, Górniczej, Ogrodowej, bo to jest taki trójkąt. Tak, za most. Dziękuję. Kolejny wniosek, pan radny Lustro Marcin jest, Czerny. Ale nie pomaga. Ja mam wniosek do pana burmistrza, jednocześnie może też tej takiej do naszej spółki wodnej. Mamy taki problem przy Żwirki, Wigury w siedliskach, to już był rozpatrywany, rozwiązywany ten problem z naszymi bobrami, Żeremie, Tamy i tak dalej. Jest to dosyć taki no, nietypowy i poważny problem, wiadomo, bobry są pod ochroną i tak dalej, ale momencik, chcę tylko skończyć. Dużo ludzi się skarży, nie dość, że na podtopienie pól i tak dalej, ale woda, która płynie, jest pod, taki duży dostatek w niektórych miejscach, że woda wychodzi w piwnicach. Także bardzo bym prosił, aby temu problemowi się przyjrzeć. Panie radny, to tam są zatory wodne, tam bobrów nie ma i tej wersji się trzymajmy, dobrze? I z tymi sobie poradzimy, bo z bobrami jest gorzej. Przyjąłem. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze ma wnioski? Bo
Zatoru. Teraz się to nazywa zatory. No. Ale to mi nie pasuje do tego, co chcę powiedzieć. Dobrze, odnośnie tych zatorów. Pokrowi nie damy rady. Odnośnie tych zatorów, kiedyś skierowałem pismo do WFOŚ-u, ile dobrze pamiętam, prawdopodobnie. I odpowiedziano mi, że mam docenić walory turystyczne i skierować, że tak powiem, moje działania nie w kierunku jak gdyby przepędzenia tego towarzystwa, tylko rozwoju agroturystyki. Takie pismo mam. No, prasa donosi, że to bobry uratowały tam przed atakiem ze strony Białorusi Ukraińców, że to oni tam, no na Prypeci, że to one uratowały, ponieważ te czołgi nie mogą przejechać. Więc może... Ale to są całkiem to miłe stworzonka. Całkiem naprawdę miłe. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś wnioski? Wyzą te drzewa, których nie lubią. Jeszcze kilka potem informacji, jakbym mógł prosić, ale jakby jeszcze wnioski szły. Czy mamy jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. Związku to jeszcze z tym, informacje. W związku z tym przechodzimy do punktu 7. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca spraw bieżących. Szanowni Państwo, cała korespondencja adresowana do Rady jest Państwu przesyłana na bieżąco. Macie Państwo możliwość zapoznania się z tymi materiałami. Termin kolejnej sesji planowany jest na 23 lutego, w czwartek. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim za życzenia świąteczno-noworoczne, które zostały skierowane do Rady. Było ich dużo tych życzeń, dlatego wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Czy Pani Przewodnicząca jeszcze chciała coś dodać? Dzieciom życzymy miłego powrotu do szkoły po feriach i nauczycielom. Wytrwałości do czerwca. No do końca zdrowych, bezpiecznych jeszcze ferii. Tak, i jeszcze końcówki bezpiecznych ferii. Pan burmistrz życzy coś, nie? Nie, to już można wyłączyć i pogadamy. Nie, to po sesji. Tak, po sesji. No dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Zakończenie obrad. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 57. sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Dziękuję wszystkim za obecność.